Cieszę się, że zostaniecie tu na noc. I posłuchajcie, co robił Kajtuś w tej historii. Ma ona tytuł Kajtuś nocuje u kolegi. Wszystko działo się tego dnia, kiedy Leon zaprosił Kajtusia, żeby nocował u niego. Kajtuś razem z mamą pakowali rzeczy. Kajtek, zobacz, niczego nie zapomnieliśmy? Mojej piżamy! Tak jest! Jeśli masz zamiar nocować u Leosia, musisz ją zabrać. Czy masz już wszystko? Tak. Kajtuś pierwszy raz w życiu miał nocować u kolegi w domu. Był tym bardzo przejęty. Wsiadaj, synku. Wydaje mi się, że czegoś zapomnieliśmy. Tylko co to może być? Zastanówmy się. Piżama? Piżama! Szczotka do zębów? Szczotka do zębów! Twój miś? Tak, mój miś! Zapomnieliśmy misia! Dobrze, teraz masz wszystko. Jedziemy? Tata Leosia zbudował mu domek na drzewie, a Kajtuś lubił się w nim bawić. Kajtusiu, Leosiu, pora na kolację. Idźcie umyć ręce. Kajtuś wspaniale się bawił w domu Leosia. Lecz kiedy przyszła pora kolacji, poczuł się samotny. Zaczął myśleć o mamie i tacie i swoim domu. Nie jesteś głodny? Jestem. Zobaczymy. Kto pierwszy zje, ten pierwszy dostanie deser. Potem Kajtuś i Leon szykowali się do snu. Kajtuś zobaczył, że w domu u Leosia nawet mycie zębów było dobrą zabawą. Lecz kiedy trzeba było się kłaść, Kajtuś poczuł, że tęskni za mamą i za tatą i swoim domem. Zrobiło mu się bardzo smutno. Gotowi do spania? Kajtusiu, wejdź do łóżka. Dobranoc, skarbie. Ojejku, co się stało, Kajtusiu? Ja chcę wrócić do domu. Mam pomysł. Może chcesz porozmawiać ze swoją mamą? Mamo, ja chcę wrócić do domu. Czy miś też chce z tobą wrócić? Miś? Biedny miś. Pewnie czuje się bardzo samotny w twoim plecaku. A tak się cieszył, że będzie z tobą spał u Leosia. Kiedy Kajtuś przytulił się do misia, nie myślał już o powrocie do domu. Położył go na poduszce i dał mu dużego buziaka. Czy twój miś czuje się już lepiej? Tak, bo mocno go przytuliłem. Świetnie! Dobranoc, płynanoc! Karaluchy po poduchy! Babciu, poczytaj nam książkę. O, nasza książeczka o Kajtusiu? Ciekawe, co u niego. Ta historyjka ma tytuł Kajtuś chce być maluszkiem. Ruzia i Kajtuś od samego rana byli zajęci. Bardzo zajęci. Ojej, jak mogliście tak nabałaganić? Niewiarygodne. Może zdążymy trochę posprzątać przed obiadem? Kajtek, proszę, żebyś mi pomógł. Ale Ruzia nie sprząta. No dobrze, zobaczmy. Ruziu, trzeba posprzątać. Widzisz? Zbieramy zabawki. Doskonale, skarbie. Przynieś inne. Mamo, dlaczego ona się bawi? To nie fair. Ja też chcę się tak bawić. Synku, Ruzia jest za mała, żeby zrozumieć, o co chodzi. Jak podrośnie, na pewno będzie pomagać.
Ty jesteś duży. Możesz po sobie sprzątać. Kajtuś uważał, że mama jest niesprawiedliwa. Był bardzo zły. Ja też chcę pić z kubka z dzióbkiem. Dobrze. I pokrój mi kanapkę na małe kawałki, tak jak Ruzi. Mnie też, mamo. Chcesz śliniaczek? Synku! Fajnie jest być dziedziusiem. Tajtuś uważał, że bycie maluszkiem jest przyjemniejsze niż bycie czterolatkiem. Nie przeszkadza mi, że bawisz się w maluszka. Tylko proszę, żebyś nie był takim małym brudaskiem. Po obiedzie Kajtuś i Ruzia bawili się jak dzidziusie. Bardzo im się to podobało. Ja też spać? Tak, wszystkie maluszki śpią po obiedzie. Połóż się do łóżka, a ja przyjdę cię utulić. Kajtusiowi wcale nie chciało się spać o tej porze. Ale skoro był taki mały jak Ruzia, nie miał wyboru. Odpocznij sobie, syneczku. Co się stało, Kajtusiu? Ja nie chcę spać w dzień. Wszystkie maluszki odpoczywają po południu. Już nie chcę być maluszkiem. Chcę znowu mieć 4 lata. Świetnie. To może pogramy w karty? Pewnie. Cieszę się, że znowu mam 4-latka. Wygrałem. Zajmijcie miejsca i przygotujcie się do startu. Pora na czytanie. Spójrzcie na Kajtusia. On też jest gotowy do startu. Nasze opowiadanie ma tytuł Kajtuś leci samolotem. Kajtuś razem z całą rodzinką wybierał się na wakacje. Pierwszy raz w życiu miał lecieć samolotem. Tak się to robi. Kajtusia wszystko ciekawiło. Na razie nie odpinaj, bo już niedługo startujemy. Musisz być oparty. Dobrze się tam sprawujecie? Mamo, musisz się oprzeć. Samolot startował. Kajtuś z zachwytem patrzył przez okno, jak wszystko w dole robi się coraz mniejsze. Te małe pudełka to domy. Czy zaraz lądujemy? Nie, jeszcze nie. Życzysz sobie śniadanie? Śniadanie? Proszę. Kajtuś jeszcze nigdy nie jadł śniadania w samolocie. Po śniadaniu tata słuchał muzyki, a Kajtuś postanowił sprawdzić, jak to działa. Dzień dobry, kawalerze. Podoba ci się lot? Powiedz dzień dobry panu pilotowi. Dzień dobry. Chcesz z tatą przyjść do kabiny pilotów? O, tak. Dziękujemy, bardzo chętnie. Oto nasza kabina. To jest Kajtuś. Dzień dobry. Cześć. O! Tata, co to jest? To są zwykłe chmury. Chmury? Naprawdę? O! Jesteśmy teraz w chmurach. Tak. Podoba mi się w chmurach. Musicie wracać na miejsca, bo niedługo lądujemy. O, byłbym zapomniał. Każdy młody pilot dostaje to. O. Kajtuś był bardzo dumny z odznaki pilota. Wkrótce samolot wylądował na lotnisku.
dzięki. Dziękujemy Państwu za wspólny lot. Kajtusiu, życzę Ci udanych wakacji. I mam nadzieję, że się spotkamy, jak będziesz wracać do domu. Babciu, poczytaj nam książkę o kajtku. Dobrze. Zobaczymy, co u niego słychać. Opowiadanie ma tytuł Ruzia przeszkadza kajtkowi. Kajtuś bardzo lubił bawić się klockami. Postanowił, że zbuduje najwyższą wieżę na świecie. Tak, to była najwyższa wieża, jaką zbudował w życiu. Ruziu, nie rób mi tego! Pip, 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 pip. Zburzyłaś mój mur! Idź się bawić swoimi zabawkami! Ruziu! Ruziu, oddaj mi to! Mamo! Ruzia cały czas ciągle mi przeszkadza. Może chce się po prostu z tobą bawić? Ale ja nie chcę się z nią bawić. Jestem zajęta. Nie mogę wciąż rozwiązywać waszych problemów. Ale mamo! Ty i Ruzia powinniście nauczyć się jakoś dogadywać. Nie, nie mam ochoty! Kajtek! Kajtuś był zadowolony, że Ruzia mu nie przeszkadza i że sam może pooglądać swoje książki. Ruzia, idź sobie stąd! Wyjdź z mojego pokoju! Och, nie! Och, nie! O, nie wchodź tu! Zamknięte! Książki są do czytania, a nie do niszczenia. Idź sobie! Synku, czy ona płacze przez ciebie? Nie. Kajtuś był zadowolony, że Ruzia przestała mu przeszkadzać. Przez długi czas całkiem sam bawił się w swoim pokoju. W końcu zaczął się nudzić. Hej! Wziął grę planszową, ale nie dało się w nią grać samemu. Wtedy postanowił poszukać Ruzi. Ruziu! Przypomniał sobie, że z Ruzią można się świetnie bawić. Proszę, co ja tutaj widzę? Teraz Kajtuś był tak zajęty zabawą z Ruzią, że nie chciał, żeby mama mu przeszkadzała. Dzieci, poczytać wam? Chcesz przewracać kartki w książeczce? Dobrze. Możemy zaczynać. Tytuł tej historii to Kajtuś obserwuje ptaki. Babciu, idziemy? Nie poganiaj mnie, ptaki nie uciekną. Kajtuś wybierał się dzisiaj z babcią obserwować ptaki i nie mógł się doczekać, kiedy wyjdą. Bardzo lubił wszystkie wyprawy z babcią. Tu nie ma ptaków. Jesteś pewien? Nadstaw uszu. Słyszę je. Gdzie one są? Babciu, widzę je. Patrz, na drzewie. Przyjrzymy im się z bliska? Babcia zawsze wiedziała, co trzeba zrobić, zupełnie jak wróżka. Zawsze umiała czymś zaskoczyć Kajtusia.
teraz nadstaw ręce. Wiarenka? Tak jest. Zobaczysz, jak szybko będziemy mieli towarzystwo. Uważaj. Jaki ładny, jak mu smakuje. Hej, ptaszku, wracaj. Nie goń go. Małe ptaszki boją się hałasu i ludzi. Musimy siedzieć bez ruchu i nic nie mówić. Wtedy się ośmielą. Wkrótce czerwony ptaszek wrócił, żeby jeść ziarenka. Zanim przyleciał następny, a za nim kilka innych. Aż trudno uwierzyć. Patrz! Torety! Zrobimy sztuczkę. Możesz stanąć? Dobrze. Teraz wyciągnij rączki przed siebie i stój spokojnie. Jest ptaszek! Babciu, jest moich rąk! Kajtuś był bardzo przejęty. Jeszcze nigdy żaden ptaszek nie jadł mu z rąk. Idziemy już? Dlaczego gwizdzesz? To taka rozmowa z ptaszkami. Może się uda i ptaszki nam odpowiedzą. Próbuj, próbuj. Nie od razu się udaje. Musisz poćwiczyć. Babcia była zadowolona, że Kajtusiowi podobało się obserwowanie ptaków. Postanowiła, że da mu specjalny prezent. Jaki domek? Ale to nie jest domek do zabawy. Zobacz. Babciu, ziarenka się wysypują. Tak powinno być. To jest karmi dla ptaków. Mam go od wielu lat i pomyślałam, że teraz dam go tobie. Przyjdą tu ptaki? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Kajtuś i babcia zdecydowali, że powieszą karmnik na tarasie. To odpowiednie miejsce. Będziesz mógł obserwować ptaki ze swojego okna. I tak Kajtuś polubił obserwowanie ptaków. Zupełnie jak jego babcia. Biedny Kajtuś, tym razem naprawdę napytał sobie biedy. No proszę, co się stało? Poczytajmy. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś i lalka. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy mama Kajtusia robiła sobie makijaż, szykując się do wyjścia. Kajtusiowi podobały się kolory kosmetyków. Wyglądały jak jego farby. Mamo, co robisz? Maluję się. Po co? Żeby ładnie wyglądać, kiedy wyjdę. Kajtuś uważał, że jego mama zawsze pięknie wygląda. To nie jest do zabawy. Lada chwila będzie tu Ewa. Zejdź sobie na dół i poczekaj na nią. Pa, pa, mamo! Jedz, Ruziu! Może pójdziesz pobawić się chwilę u siebie, a ja przygotuję Ruzię do spania? Dobrze. Papa. Chcesz, żeby ci poczytać? Kajtuś spojrzał na kosmetyki mamy i przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Kajtek, gdzie jesteś? Co robisz? Kajtuś wiedział, że zniszczył lalkę Ruzi i bał się, że nie spodoba się to Ewie. O, tu jesteś. Powiedz mi, co robiłeś? Ewa! Ewa! Ojejku, Ruzia się obudziła. Kajtek, nie widziałeś gdzieś lalki Ruzi? Nie. Na pewno? Mówi, że zostawiła ją w łazience. Zaraz, chyba ją widzę. Możesz na chwilę wstać?
Kajtek, ojej! Co się stało tej lalce? Będziesz na mnie zła i mama też się będzie gniewać. Co się dzieje? Zdaje mi się, że dzieci się nie nudziły. Mama! Zobaczmy, czy da się coś z tym zrobić. Kajtuś opowiedział mamie, jak pomalował lalkę i jak potem się bał, że wszyscy będą się na niego gniewać. Chciałem, żeby lalka wyglądała tak ładnie jak ty, mamusiu, ale jakoś mi nie wyszło. Udało nam się. Ruzia dalej lubi swoją lalkę. Przepraszam, mamusiu. Mój kochany synek. Spójrzcie na Kajtusia. Biedak spadł z roweru. Zobaczymy, jak to się stało. Chcecie? Ten rozdział ma tytuł Kajtuś się skaleczył. Tata zabrał Kajtusia na wycieczkę rowerem. Sprawdźmy, czy jest porządnie zapięty. W porządku? Porządku! To świetnie! Możemy już ruszać? Tak! Dzień dobry panu! Dzień dobry, Kajtku! Jaki ładny rower! Dokąd jedziecie? Wybieramy się do parku! Miłej przejażdżki! Dziękuję! Co teraz trzeba zrobić? Rozglądamy się i rozglądamy się znowu. Zgadza się! Kajtuś lubił pokazywać tacie, że wie, jak przejechać przez ulicę. Kajtuś też chciałby jeździć na rowerze, tak jak ona. Tato, patrz na mnie! Synku, patrz przed siebie! Ojej! Co ci jest? Kajtuś nic wielkiego sobie nie zrobił, ale był zły, że tato widział jego upadek. Nic. Wracajmy do domu. Kajtuś od razu poczuł się lepiej, kiedy tatuś obwiązał mu nogę. Rana jest czysta. Możemy ją zakleić. Co tam u was? Zobacz, tato! Poprosiłem, żeby mama mi to nakleiła. I jeszcze jeden masz na palcu? Tak, na palcu też mam plasterek. No właśnie, więcej chyba już nie potrzeba. Nie, mamo. Dzień dobry panu. Proszę. No, widzę, że masz na łokciu ślicznego dinozaura. I na kolanie też. Na palcu też mam jednego. Chyba masz najwięcej dinozaurów ze wszystkich chłopców na naszej ulicy. Musisz być bardzo dumny. Po takim meczu musicie być zmęczeni. Siadajcie obok mnie, a ja wam poczytam. I co my tu widzimy? Kajtuś gra w piłkę nożną. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś piłkę kopie. Kajtuś był bardzo przejęty, bo miał do niego przyjść jego kolega, Andrzej, i mieli razem pograć w piłkę. Kajtusiu, nie hałasuj tak. Co ty wyprawiasz? Kajtek, co robisz?
Nic. Nic? Andrzej zaraz przyjdzie. Tak, wiem. Będziemy grać w nogę. Andrzej jest najlepszym piłkarzem. Wierzę ci, kochanie, ale nie pozwolę wam grać w domu. Przykro mi. Dobrze, mamo. Kajtuś postanowił poćwiczyć, zanim przyjdzie kolega. Synku, zobacz, kto przyszedł. Cześć, Andrzej. Dobrze, do mnie. Super. Andrzej, naprawdę świetnie grasz w piłkę. Moja kolej! Kajtuś też chciał być takim dobrym piłkarzem. Ja... Nie lubię grać w nogę. Pamiętasz, jak uczyłeś się jazdy na łyżwach? Tak. O, sporo musiałeś poćwiczyć, zanim zacząłeś jeździć. Trzymaj! Spróbuj jeszcze raz! Kajtuś był zły. Chciał pokazać Andrzejowi, że jest w tym dobry. Ale nie wiadomo dlaczego nie mógł trafić w piłkę. Nie chcę w to więcej grać! Chodź, Kajtek, zaraz się nauczysz. Nie dam rady, to za trudne! Spróbuj jeszcze raz! Kajtuś postanowił, że jeszcze raz kopnie piłkę. Wow! Dalej, Kajtek, w końcu ci się uda! No to hop! My też chcemy pograć. O! Jest punkt! Hurra! Świetnie, synu! Brawo! Świetnie! Kiedy wreszcie udało mu się kopnąć piłkę, Kajtuś czuł się jak prawdziwy piłkarz. Chcecie, żeby wam poczytać? Zobaczymy, co dzisiaj działo się u Kajtusia. To może być ciekawe. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś badaczem dżungli. Aha! Chcesz razem ze mną popracować w ogrodzie? Tak, mamo. Włóż ochroni cię przed słońcem. Ty na razie podlej kwiatki, a ja poprzycinam róże. Chyba będzie lało, a więc nie musimy niczego podlewać. Sara? Kajtek, popatrz przez to. Co to jest? To szkło powiększające. Uważaj, bo jest delikatne. Co to znaczy? To znaczy, że łatwo je rozbić. No ale co robi? Powiększa wszystkie małe rzeczy. O! Jakie masz wielkie oko! A ty wielki nochal! Wiesz, jaki mam pomysł? Pobawimy się w naukowców, którzy badają dżunglę. Co robią badacze dżungli? Będziemy udawać, że prowadzimy badania i oglądamy wszystko przez szkło powiększające. Patrz, to wielki, nieznany potwór. To prawda. Gąsienica wyglądała jak potwór.
Jest wielki jak ptak. Ucieka mi. Dżungla robi się coraz bardziej gęsta. Nie uda mi się tędy przejść. Ja idę. Nie boję się. Powodzenia. Będę czekała w obozie. Kajtuś, nieustraszony badacz, zapuszczał się coraz głębiej i głębiej między gęste krzewy. Kajtuś wyobraził sobie, że Gilbert to wielki lew z dżungli. Gilbercie, nie bój się. To ja. O! Nagle Kajtuś usłyszał, że nadchodzi burza. Trochę Saro! Się tego przestraszył. Saro! Co się stało? Usłyszałem grzmot. To na pewno bęben tam. Wysyła nam wiadomość. Aha, bęben. O! W dżungli to raczej bęben, ale może tym razem piorun. Kajtuś był bardzo przejęty wszystkim, co zobaczył przez szkło powiększające i wszystkimi przygodami, które sobie wyobraził. Mamo, widziałam lwa w dżungli. I jeszcze słyszeliśmy tamtamy. To bębny wysłały nam wiadomość. O! Tak, powiedziały, że przemokniemy do suchej nitki, jeśli nie uciekniemy do domu. Widzicie, jaki Kajtuś ma zabawny kostium? Ciekawe, dlaczego tak się przebrał. O, wszystko jasne. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś i teatrzyk. Przepraszam, dinozaury. Pamiętacie, co dzisiaj robimy? Teatrzyk, teatrzyk! Tak jest! Teatrzyk! Kajtuś, Leon i Klementynka byli bardzo przejęci. Wystąpią w przedstawieniu. Musimy być gotowi, kiedy przyjdą wasi rodzice. A więc do roboty! Najpierw wybierzmy kostiumy. Skrzynia z kostiumami! Ja pierwszy! W skrzyni było mnóstwo niezwykłych rzeczy. Patrzcie, jestem kotem w butach. A ja mam nos, jestem klaunem. A ja będę groźną wiedźmą. Było mnóstwo strojów, a dzieci chciały wszystkie przymierzyć. Kajtusiu, ty włóż to. Wystąpisz jako słońce. Klementynko, ty będziesz kwiatkiem, a Leoś, ty będziesz deszczową chmurą. O czym będzie nasze przedstawienie? Ja jestem pięknym kwiatkiem. Zgadza się, Klementynko. A ty kim jesteś? Ja jestem słońcem. Ty sprawiasz, że kwiatkowi chce się pić i omdlewa z gorąca. Hej, dzieciaki, przestańcie mi tu psocić. Musimy poważnie poćwiczyć. Leosiu, kwiatek omdlewa od upału, a więc potrzebna jest chmura, która przyniesie deszcz. Rozumiesz? Tak. Umiecie to pokazać? Przećwiczmy to kilka razy. Nadeszła pora, żeby wystąpić przed publicznością. Klementynka czekała, aż pojawi się słońce, ale Kajtuś nie wychodził na scenę. Mam nadzieję, że niedługo wstanie słońce! No wyjdź, teraz twoja kolej. O. Mam nadzieję, że niedługo wstanie słońce! Witaj, piękny kwiatuszku. Pozwól, że cię ogrzeję. Grzejesz tak mocno, że za chwilę uschnę. Muszę się napić. Wtedy pojawił się Leoś Chmura i przyniósł kwiatkowi wodę. Dziękuję ci, miła chmurko. Kajtuś i jego przyjaciele byli bardzo dumni, że wszyscy rodzice biją im brawo. Albo siadajcie, dzieci! Albo mam dla was coś wyjątkowego. Poczytamy o tym
jak Kajtuś bawi się w Halloween. Posłuchajcie. Mamo, mamo, czy to już czas? Aha, tak, już pora. Możecie się przebierać, ty i Róża. Hurra! Widzę, że mamy w domu astronautę. Gotowy do startu? Za chwilę, tato. Silniki włączone. Ruziu, dla ciebie kostium klauna, taki jak chciałaś. To prawda, Ruzia prosiła o niego, lecz kiedy go zobaczyła, przypomniała sobie, że bardzo boi się klaunów. Ja nie chcę. Nie chcesz zbierać cukierków? Naprawdę? Kajtuś nie mógł uwierzyć, że Ruzia nie chce z nim zbierać cukierków. Dlaczego Ruzia nie chce iść? Ruzia się boi, bo jest jeszcze za malutka na Halloween. Skoro się boisz, lepiej zostań w domu. Założymy hełm, synku. Papa, mamo! Mama została w domu razem z Ruzią, a Kajtuś pod okiem taty poszedł zbierać słodycze. Śmiało, synku. Na co czekasz? Pomóc ci? Zapomniałeś coś powiedzieć, tak? Witaj, ale mnie zaskoczyłeś. Niecodziennie do moich drzwi puka astronauta. Co miałeś powiedzieć? Dzień dobry, cukierek albo psikus? Co pan wybiera? O, dziękuję. Tyle cukierków niepotrzebnie się bałem zapukać do tego pana. Cześć, Kajtek! Jestem strasznym potworem! A ja jestem astronautą! Leoś jest potworem, a Klementynka pielęgniarką. Patrzcie, ile mam cukierków! Klementynka, Leoś i Kajtuś razem pukali do domów sąsiadów. Cukierek albo psikus, cukierek albo psikus! Zebrali mnóstwo słodyczy, zanim wrócili do domu. Kończyła się już noc duchów. Został im tylko jeden dom. Cukierek albo psikus! Któż to nas dzisiaj odwiedził? Witamy astronautę i jego przyjaciół. To ja! Słuchajcie, chcecie słodycze? To zapraszam do środka. Lubię takie słodkie zabawy. Tym razem Kajtuś wybrał się z przyjacielem na piknik. I o tym dzisiejsza historia. Ma tytuł Kajtuś na pikniku. To był piękny dzień. Kajtuś z całą rodziną jechali na piknik. Jesteśmy na miejscu! Hurra! Kajtuś zaprosił jeszcze swojego kolegę, Leosia. Proszę bardzo. To wszystko, co nam potrzeba. Nie, chyba nie wszystko. Niemożliwe. Czyżbym o czymś zapomniał? Tak! Ciekawe o czym? Nie mamy nic na piknik. Haha, wiem. Tylko żartowałem. Pomożecie to wyjąć? Oj, jakie to ciężkie. Po pikniku nie będzie o wiele lżejsze. Kajtuś i Leoś szli z rodzicami przez las. Tu jest jak w waszej książce o dzielnych rycerzach i smokach, prawda, chłopcy? Tak! Kajtuś bardzo lubił pikniki z rodzicami,
Ale jeszcze bardziej lubił zabierać Leosia, bo mógł się z nim bawić, kiedy skończyli jeść. Tylko nie chodźcie za daleko. Dobrze, tato. Zobacz. Uważaj, jestem dzielnym rycerzem i mam miecz. Uważaj. Ja też mam miecz. A to jest groźny smok. Tak, walczymy z groźnym smokiem. Kajtuś i Leoś lubili bawić się w rycerzy walczących ze smokami. Kajtek, Leoś! Kajtek, Leoś, wracajcie do nas! Ale nie udało im się pobawić zbyt długo. O, co się stało? O! Schowajmy się tutaj. Luzia przestraszyła się burzy. Zupełnie jakby ryczał smok, prawda? Ruziu, patrz! Jestem nieustraszonym rycerzem, a to mój miecz. Też jestem dzielnym rycerzem. Pokonamy smoka. Nie bój się, obronimy cię. Wszystko w porządku, dzielni rycerze? Nie ma już żadnych smoków? Nie bój się, tato, ciebie też obronimy. Dzieci, pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Opowiem wam, jak Kajtuś robi ciasteczka. Wszystko zaczęło się, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Kajtuś robi ciasteczka. Kajtusiu, baw się po cichu. Ruzia teraz się zdrzemie. Kajtusiu! Chcę się bawić. Możesz się bawić, byleby było cicho. Kajtuś uważał, że cicha zabawa nie jest tak fajna jak hałasowanie. Kajtusiu, prosiłam, żebyś bawił się cicho. Ciasteczka! Chcę ciasteczka! Jestem głodny. I Kajtuś poszedł do kuchni. Postanowił zrobić miodowe ciasteczka. I tak Kajtuś wziął się za robotę. Zrobił mnóstwo miodowych ciasteczek. Grubych, chudych, płaskich i okrągłych. Och, Kajtusiu, co ty wyprawiasz? A robię ciasteczka. Nabałaganiłeś. Pomożesz mamusi posprzątać? Tak, mamo, ty i ja. Zamieciemy i cała podłoga będzie czysta. A gdzie jest śmietniczka? Znalazłem! Bardzo dobrze, mój pomocniku. Kajtusiu. Kajtuś był bardzo dumny. Pomógł mamie zrobić ciasteczka. Zrobiłaś bałagan. Tak, mama też robi bałagan. Tatusiu, spróbuj ciasteczka.
Kto zrobił te ciasteczka? Ja, a mama pomagała. Mamo, tato, zobaczcie! Co robisz, Kajtusiu? Bałagan! Dzieci, pora na bajkę o Kajtusiu. Jaki ma tytuł, babciu? Nazywa się Kajtuś już się nie boi. Działo się to, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Kajtuś już się nie boi. Pan Hinkiel mieszkał w domu obok. Dzieci mówiły, że w jego starym domu był duch. Dom pana Hinkla rzeczywiście wyglądał strasznie. Tak jak pan Hinkiel. Kajtusiu, co się stało? To pan Hinkiel jest straszny. Dlaczego tak mówisz? Pan Hinkiel jest straszny. Zobacz, chce mnie złapać. Nie ma go. Zresztą znam pana Hinkla. Jest bardzo miły. A? Dzień dobry, Kajtusiu. Panu Hinklowi zrobiło się smutno, bo Kajtuś uciekł. Nie bój się. Pan Hinkiel przyszedł powiedzieć, że nie chciał cię przestraszyć. On naprawdę jest miły. Nie lubię go. Myślę, że boisz się pana Hinkla, bo go jeszcze nie znasz. Witam. Mogę wejść? Proszę, niech pan wejdzie. Kajtusiu, pan Hinkiel chciałby... Kajtusiu! Och, gdzie się podział Kajtuś? Nie wiem. Przed chwilą tu był. Ojej, chyba bawi się w chowanego, a ja uwielbiam się w to bawić. Gotowy czy nie? Szukam. No, gdzie on może być? Kajtusiu, hop hop, gdzie jesteś? Bo nas usłyszą. Ojej, może Kajtuś jest już na dole? Robi się coraz cieplej. Ciekawe, czy tu się schował. Nie widzę go. Nie, tu go nie ma. Sprawdźmy w innym pokoju. Kajtuś może się ukrył gdzieś tutaj. Chyba robi się cieplej i cieplej. Kajtuś zapomniał, że bał się pana Hinkla. Aha! Widzę, że się już zaprzyjaźniliście. Chcę się jeszcze bawić. Bardzo chętnie, Kajtusiu. Ja się schowam, a ty będziesz szukać. Lubię pana, panie Hinkiel. Babciu, pora na obiad, nie na bajkę. Ale to bajka o obiedzie i o jedzeniu warzyw. Kajtuś nie cierpi warzyw. Kiedy Kajtuś miał 3 lata, nie lubił jeść warzyw. Nie znosił ich. Kajtusiu, zjedz jarzynkę. Przecież masz iść z dziadkiem do parku. Ale nie pójdziesz do parku, jeśli nie zjesz wszystkich warzyw. Nie cierpię warzyw. Chcę czekoladowe ciasteczka. Ciasteczka je się na deser. Co tutaj? Jeśli zjesz warzywa, to dostaniesz ciasteczko. Uwielbiam warzywa. To zjedz moje, tato. Nic z tego.
Kajtusiu, zjedz chociaż trochę tych warzyw. To dziadek! Chodź, Kajtusiu, idziemy do parku. Idę do parku z dziadkiem. A z parku pójdziemy do babci. Robi dla nas kolację. A, gąsienica. Gąsienice jedzą liście, żeby mieć siłę, aby zmieniać się w motyle. Zamienić w motyla? Co je ten ptaszek, dziadku? Różne robaczki. Jedząc je, ma siłę odlecieć na zimę na południe. A wiewiórki jedzą orzeszki. Chowają je, żeby mieć co jeść, kiedy nastanie zima. Chodź tu, wiewiórko! Wróciliśmy i jesteśmy głodni jak misie. Bo jesteśmy misiami. Groszek z marchewką. Pycha. Misie jedzą jagody. Dzisiaj to będą nasze jagody. Jestem misiem. Wieczorem mama i tata przyszli po Kajtusia. Czy Kajtuś był dzisiaj grzeczny? Jestem misiem. Ja też. I obaj zjedliśmy nasze warzywa. Zjedliśmy jagody, dziadku. Więc teraz pora na... ciasteczka. Dzieci, pora na bajkę. Tutaj jest. Kajtuś wcale się nie zgubił. A cóż to dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś jest sam. Kajtuś jest sam. Ba! Mamo, mamo, mogę dostać soku? Mamo, chodź. Chcesz się ze mną pobawić, mamo? Kajtusiu, liczę. 14, 15. Umiem liczyć. 1, 2, 3, 4. Kajtusiu, to bardzo trudne. Mogę ci pomóc, naprawdę. 15, 22. Och nie, zobacz co narobiłeś. Kajtusiu, teraz nie wolno mi przeszkadzać. Nie mam czasu na zabawę. Może tatuś się z tobą pobawi. Kajtuś chciał, żeby mama się z nim pobawiła. Ale może tata się z nim pobawi? Kajtuś nie wiedział, że tata też był zajęty. Tato, tato! Wow, czy to jest zepsute? Już nie. Właśnie naprawiłem. O! Wyglądasz jak bałwan, tato. Popatrz, ja też jestem bałwanem, tato. Kajtusiu, mam tu sporo sprzątania i muszę to zrobić sam. Może poszukasz babci? Kajtuś był pewien, że babcia będzie chciała posłuchać o kłopotach tatusia z pranką. Tak, dobrze, Ruziu, zamknij oczka. Myślałam, że nigdy nie uśnie. W końcu. Babciu, babciu! Jestem bałwanem! Krzysz, Kajtusiu, krzysz, Ruzia śpi. Tata naprawił pralkę i nagle spadły na niego bąbelki. Wszędzie były bąbelki, babciu, wszędzie. Krzysz, Kajtusiu, mów ciszej, obudzisz Ruzię. Kajtusiu, Ruzia i ja musimy zostać same. Pobaw się z Gilbertem.
bawisz się ze mną? Może mama skończyła liczyć. Przykro mi, Kajtusiu, ale mam jeszcze bardzo dużo pracy. A ty chcesz się ze mną pobawić? Tak! Kajtusiu, zejdź na dół! Pora na podwieczorek! Kajtuś tak dobrze się bawił, że nie usłyszał, jak mama go woła. Kajtusiu! Nic ci nie jest? Martwiliśmy się o ciebie, bo jesteś tu sam. Co robisz? Nic. Bawię się. Ha! Pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtusiu, gdzie jesteś? Dziwne, że nie ma Kajtusia, kiedy mam czekoladowy budyń. Tak jest. Kajtuś uwielbia czekoladowy budyń. Hej, poczekaj na mnie. Ale tu bałagan. Co ci mówiłam, Kajtusiu? Nie powinienem zostawiać zabawek na schodach. Kajtuś wiedział, że nie powinien zostawiać zabawek na schodach. Odnieś się do swojego pokoju. O, budyń! Uwielbiam czekoladowy budyń. Kajtusiu, chodź tu proszę. To chyba coś ważnego. Powinieneś sprawdzić, co chce tata. Kajtusiu, co ci mówiłem na temat zostawiania zabawek na podjeździe? Że tak nie wolno robić. Właśnie, więc odłóż je na miejsce, proszę. A co z moim czekoladowym budyniem? Budyń może poczekać. Chodź, pomogę ci. I choć tata mu pomagał, Kajtuś nie był zadowolony. Kajtusiu, chcę z tobą porozmawiać. Kajtusiu, najpierw posprzątasz zabawki, a potem możesz zjeść czekoladowy budyń. Tak, tato. Zebraliśmy już wszystkie zabawki? Na pewno, spójrz. Więc pora na czekoladowy budyń. Hurra, czekoladowy budyń. O, chyba powinieneś to zobaczyć. Kajtusiu, masz dużo zabawek i zajmują tyle miejsca. Wiem. A starymi zabawkami już się nie bawisz. Co z nimi zrobimy? Może kilka z nich oddasz Ruzi? Jedną mogę jej dać, ale potem dam jej więcej. Przydałoby ci się pudło do chowania zabawek. Pomożesz mi je zrobić? No tak. Jak tylko zjem czekoladowy budyń. No, skończyliśmy. Dzięki, tato. Sprawdźmy, czy pokrywa pasuje. Dzieci, pora na bajkę. Dzieciaki, co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś uczy się jeździć. Kajtuś uczy się jeździć. Widziałaś gdzieś Kajtusia? Chciał mi pomóc przy samochodzie. Jeździ swoim autem po ogrodzie. Pip, pip. Kajtuś ma samochód. Ja
Jak wiecie, Kajtuś uwielbia samochody i autobusy i ciężarówki. A, tu jesteś. Tatuś! Zapomniałeś? Chciałeś mi pomóc umyć samochód. Tak! Kajtuś wyobrażał sobie, że prowadzi najfantastyczniejszy samochód na świecie. Witam, panie lwie! Zobacz, co przez ciebie zrobiłem. Pa? Tato, jesteś mokry. Co się stało? Kajtuś nie wiedział, że to przez niego tatuś oblał się wodą. No, to był wypadek. Głupio wyglądam? Tak. Nadal chcesz mi pomóc? Pewnie. Prowadziłem samochód, tato. Serio? Tak. Uwielbiam samochody. Wiem. Kiedy byłem mały, też je lubiłem. Nadal je lubisz? Popatrz, mamo. Jest sześciusieńki. No to na co czekamy? Jedźmy na piknik, na plażę. Witam, panie lwie! Kiedy będę duży, będę mógł prowadzić samochód, tato? Nauczysz mnie? Oczywiście, Kajtusiu, oczywiście. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Galek. Wersja polska GMC Studio. Dzieci, pora na bajkę. Dokąd dzisiaj poszedł Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś w przedszkolu. Kajtuś w przedszkolu. To był pierwszy dzień i Kajtuś był trochę zdenerwowany. Nie chcę iść. Mamusiu, chcę zostać z tobą. Ja też, Kajtusiu, ale mama musi iść do pracy. Słyszysz? W przedszkolu jest wesoło. Naprawdę? Dzień dobry, nazywam się Ania Nowak. O, to chyba Kajtuś. Kajtuś się bał i wstydził się. Muszę już iść, kochanie. Żebyś poszła, mamo! Wrócę, Kajtusiu. Nie smuć się. Mamie też było smutno, że Kajtuś został w przedszkolu. Kajtusiu, może napijesz się soczku? Chcesz, żebym przedstawiła cię innym dzieciom? Dobrze, może kiedy wypijesz soczek.
klocki. Mamo! Nie ma jej tu. Cześć, mam na imię Klementyna, a ty? Kajtuś. Ta Leon, nie lubi się dzielić. Chcesz się bawić? Robię wycinanki. To jest jabłko, a to banan, a to ciasteczko. Ale nie jedz ich, są na niby. Lubisz przedszkole? Ale ja wolę bawić się u babci. Idziesz tam, kiedy mama i tata pracują? Mhm. Jest plastykiem i mogę się bawić farbami, pędzlami, papierem, klejem i kolorowymi kredkami. Mamy tu takie rzeczy. Ojej! Namaluję słowika. I ja wytnę to, co jedzą słowiki. Robaki! Ładny słowik. Nauczysz mnie tak malować? Tak, jeżeli ty nauczysz nas, jak zbudować zamek. Zamek buduje się z klocków. Robaka wycina się z papieru, a słowika maluje się farbami. Popatrz, Leon, możesz z tego zrobić flagę do zamku. Kajtusiu! Ta wieża musi być bardzo wysoka. Kajtuś tak dobrze się bawił, że nie zauważył mamy i taty. Popatrzcie, buduję zamek. Dzieci, pora na bajkę. Kajtuś nie jest zadowolony. Ciekawe dlaczego. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś występuje w cyrku. Kajtuś występuje w cyrku. Och, Gilbercie, śnił mi się tygrys. Dzisiaj tatuś zabiera mnie do cyrku. Obiecaj mi. Sam się ubiorę. Tatuś się ucieszy. Ups. Auć. O nie, zapomniałem umyć zęby. Zobacz, sam się ubrałem. A, widzę. Naprawdę się postarałeś, ale jest wcześnie. Nie chcę się spóźnić do cyrku. Do cyrku? Kajtusiu, to nie dzisiaj. Do cyrku idziemy jutro. Nie, nie, to dzisiaj. Ubrałem się. To dzisiaj. Chodź, Kajtusiu, pomożesz mi zrobić śniadanie. Nie, nie chcę. Głupi samochód, głupi, 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 głupi. Kajtuś był w bardzo złym humorze, bo nie szedł do cyrku. Kajtusiu, przestań hałasować. Obudziłeś Ruzię. Masz natychmiast iść na dół. Nawet tata Kajtusia zaczął się złościć. Dlaczego nie mogę iść do cyrku? Chcę iść do cyrku, chcę iść do cyrku. Zróbmy tosty. Wytniemy z nich kaczuszki, tak jak babcia. Nie, nie chcę kaczuszek. To dla dzidziusiów. A co powiesz na cyrkowe śniadanie? Z tostów wytniemy zwierzęta cyrkowe i zjemy je z gotowanymi jajkami. Ale chyba o czymś zapomnieliśmy. To coś jest przed zwierzętami. Co to takiego? Parada. Cyrkowa parada. Oczywiście, parada. Przyniosę jajka. O, trzeba było powiedzieć, że chcesz jajecznicę. To nie moja wina. Wiem, Kajtusiu, to nie twoja wina. To był wypadek. Tatusiu, tosty. A, gorące, gorące. Ajajaj, ajajaj.
Mógłbyś występować w cyrku, tato. Dobrze żonglujesz. A Ruzia będzie klaunem. Co tu się dzieje? Bawimy się w cyrk. Weźmiesz udział w paradzie, mamusiu? Haha, będziesz kobietą jadącą na koniu. Nie sądzę, kochanie. Będę kobietą maszerującą do łóżka. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Gawek. Wersja polska GMC Studio. Thank you.